Dziś takie zadanie sobie stawiamy. Wymienimy wszystkie zawody mamy. A może powiem jeszcze prościej. Sprawdzimy, czy dobrze pamiętamy naszej mamy codzienne czynności, które przez cały rok, w zimie i w lecie, mama wykonuje tak dobrze, jak nikt na świecie. I choć mama ma pracy tyle, wszystko robi najlepiej. I jedynie niekiedy narzeka, że czas tak szybko ucieka. Mama jest kucharką doskonałą, jakich na świecie mało. Ona robi śniadanie, obiad i kolację. Myślę, że przyznacie mi rację, że są to przysmaki same, jak przystało na naszą mamę. Mama najwdzięczniej i najmilej podaje do stołu dania znakomite. I w tej czynności jest zawód ukryty. I wtedy są mamy najpiękniejsze chwile, gdy jemy wszystko z apetytem. A jeśli kochamy nasze mamy, w zmywaniu naczyń im pomagamy. Mama ciągle mieszkanie sprząta. Porządkuje rzeczy, które wy po kątach bawiąc się rozrzucacie niedbale. I w tej czynności zawód mamy niełatwy wcale. Mamy dziełem czysta bielizna. I dlatego każdy z was przyzna, że w tym także mamy inny zawód naszej mamy. I często tak się zdarza, że mama nie unika pracy piekarza i cukiernika. Mama upiec ciasta da radę i nawet zrobić czekoladę. Kolejny zawód mamy inny, także łatwo odgadniecie. Mama siada do maszyny, aby uszyć sukienkę Elżbiecie. Mama zrobiła sweter na drutach, z którego cieszy się Uta. Zrobiła też bambosze, które ja noszę. Mama to najlepsza księgowa, którą od liczenia boli głowa. Aby zmieścić się w domowym budżecie i kupować to, co chcecie. Nie ma rzeczy niedostępnej dla niej. Zawsze kupi najlepsze, najtaniej. I o tym pamiętać warto? Gdy ktoś z nas leży chory i brzuszek lub głowa go boli, mama jest troskliwą pielęgniarką. A gdy ze szkoły wracamy, zaczyna się inny zawód mamy. Mama uczyć potrafi śpiewu i ortografii i co dzień objawia wiele troski o nasz rodzinny język polski. A jak się mama cieszy, gdy osiągamy w nauce sukcesy? A to przecież jej zasługa wielka, bo ileż ma z nami kłopotów nasza mama, nauczycielka wszystkich przedmiotów. Mama także co dzień z tatą i z nami razem na działkę chodzi. I dlatego mamy w domu tyle jarzyn. Jemy truskawki i dynie, z których nasza działka słynie. A więc z tego wynika, że mama ma także zawód ogrodnika. A teraz niech każdy poćwiczy
i wszystkie zawody mamy wyliczy, o których w tej książeczce wspominam. O, już widzę po waszych minach. Miałam rację. Nie mieliście o tym pojęcia, ile wasza mama ma wszelkiej pracy. Ile na co dzień zajęcia.